Zostawcie suba! Zostawcie suba! Fame ma 9, 4 tygodnie przed całą galą, to użyjcie mojego reflinku, bardzo wam polecam. Kupując mojego... Czemu ty też masz reflinka, Zebo? Czemu każdy ma reflinka? Halo? Może ja też sobie powinienem reflinka załatwić. Halo, box deal. Flinku, pomagacie małym zeberkom, żeby miały co jeść, bo inaczej ja ich nie nakarmię. Jeżeli teraz nie macie pod mandzia i wtedy będzie... 1 029 000 Tak, nadal jest to kanał o grach, siedzę na green screenie. O mój Boże, kłamstwo, już nie siedzę na green screenie. O, kłamstwo. Super. A jeżeli chcielibyście zobaczyć diss na mandzia, to 150 tysięcy lajków i to robimy. Co? Ja sam daję lajka. Ja sam daję lajka. Kurde, nie sądziłem, Patryk, nie? Że usiądziemy obok siebie, naprawdę. A coś czuję, że te 150 tysięcy to mu wleci szybciej, aniżeli na fagacie. Ja też nie, ale wiesz co? Jak już jesteśmy tutaj i pozwolicie, chciałbym wykorzystać ten moment i otwarcie. Bo chciałbym rozpocząć to w bardzo miły sposób. Byle nie było cringe'u, proszę, żeby nie było cringe'u. Stary, no, siedzę obok ciebie. Niestety. Pierwsza część, stary. Ale siedzę obok ciebie, więc może trochę z ciebie na mnie mogło przejść, wiesz co chodzi. Na razie ta konferencja spoko się zaczyna, czyli wyzywanie Boxera od cringe'ów, mi się podoba. Prosiłbym tutaj Ringer o przyniesienie prezentu, jeżeli mógłbym. I żeby rozpocząć miło, może tutaj od razu dla mojego rywala przekażemy prezent. Nie wiem, czy pamiętasz Pączek? O nie, prezenty, okej. Okay. Możemy sobie przypomnieć, że Pączek nie potrafi rozwiązać kokardki. Możemy sobie przypomnieć, że Pączek nie potrafi kokardki rozwiązać. Nieunikniony cringe, ale przynajmniej coś się dzieje, tak? Lepiej, żeby coś się działo i było cringe'owe, niż żeby ta konferencja była taka, że totalnie się o niej zapomina po obejrzeniu jej. Ale poznaliśmy się jakoś 2 lata temu ponad? Nie pamiętam, nie znam się. W ogóle świetny dźwięk. Możesz tego nie pamiętać, stary. Odejdź ode mnie. Zapomniał o mikrofonie. Możesz tego nie pamiętać, ale tam jest zdjęcie nasze, otwórz sobie, może wszystkim pokazać. Które zostało nam zrobione w sumie z zaskoczenia? A nie, jednak otwiera tę kokardkę, no czyli jednak umie. No, to jest a tak... nie, bo tam dalej było zawiązane. Okej, przepraszam, supek był Pączek, przepraszam, jednak Pączek ma rączki. Myślałem, że Pączek bez rączek nie umie otworzyć, ale jednak umie. Taka typowa próba. No, zwróćcie na mnie uwagę, widzowie. Patrzcie, jestem nowy, walczę. Patrzcie, jak ja jestem śmieszny. I nie wychodzi śmiesznie. Ten chłop z WK widać, że tam sobie przyszedł po prostu zawalczyć, zgarnąć hajs i tyle. Jakieś afery mega nie robić i tak dalej. No, ale niestety też widać zażenowanie na jego twarzy, jak widzi, że jego przeciwnik próbuje jakąś aferę właśnie zrobić lub coś śmiesznego i on musi brać w tym udział. Takiego 4 tygodnie do walki możesz powiesić sobie przed łóżkiem, nad łóżkiem i tak przed snem ale sobie zerkać. Ale tego się nie da otworzyć, super, jest taki, że szok. Ale brakuje ci siły? No nie, no mogę. Spoko. No to dawaj. Jaka siła! Ale pakowałem to własnymi rękoma. No i jeżeli teraz poczuliście cringe, to zaufajcie mi, że za to będziecie tęsknić, bo jak się czuje cringe, to przynajmniej wiesz, że coś się dzieje, a teraz już się nic nie będzie działo. To chyba była ostatnia potyczka, ostatnia jakakolwiek... Czas się śmiejecie, sami chcielibyście, żeby was tak Pączek rozerwał. Interakcja i ostatnia ciekawa rzecz, która się stała na tej konferencji. Jak już jesteśmy w takim klimacie beki, to jako jeden z warszawskich koksów, których mimo wszystko genezą jest siłownia, mógłbyś ocenić sylwetkę Patryka? I tutaj zauważacie, że nie ma pana Pawłowskiego. Tak, każdy go może nie lubił i tak dalej, to fajnie było jak był, nie? Bo teraz jak Boxer to wszystko prowadzi i on stwierdza, że jest jakaś tutaj atmosfera beki, gdzie nie ma żadnej atmosfery beki, bo nikt się nie śmiał. Nie martw się, Zebo, mogło być gorzej. Boxer oprócz prowadzącym i wszystkim jeszcze mógł mieć walkę wieczoru sam ze sobą na przykład. Boxer kontra Idelty mogło być, walka wieczoru, zatem zawsze mogło być gorzej, jeszcze nie martw, o kurde, dobra, cicho będę, bo jeszcze dam pomysły na kolejną galę. To dużo już pokazuje, jaka będzie ta konferencja. Jak ja słyszałem, że doświadczenie parterowe Olka się kończy na tym, że meble pomagał koledze przynosić i to był cały jego Pidzeon, dziękuję ci się za 2 miesiące. Nie wiem, kogo to nie słyszałeś. Jak co. Możesz Boże, Pidzeon, spokojnie, nie musisz, Jezu. Nie, no nie będzie potrzeby, myślę, że witam na pal, dzień dobry. Samodzielnie. Oj, się zdziwisz. To są jedne z takich najmniej interesujących walk. Te walki zazwyczaj są za darmo na kanale YouTube Fame ma, więc to dużo też o nich świadczy. Więc te walki sobie przeskipujmy, bo to wygląda bardziej jak konwersacja NPC-tów w Wiedźminie, więc skip. Chciałbym, żeby do wszystkich trafiło,
Rafonis jest kontuzjowany, wspominał o tym na swoim story. Haha, widzicie? Podczas dramy Boxdel i Rafonix było mówione, że jeżeli Rafonix nie zawalczy na gali, to przez Boxdela, więc zgaduję, że Boxdel po prostu złamał mu tą nogę. Generalnie Rafon nie może być tutaj z nami. Ale do walki dojdzie, tak? No myślę, że gali. Myślę, że możemy, może być tak, że na 10, 11. Bo on coś mówił na story u siebie, że będzie na następnej gali. Nie rozumiem, dlaczego ten hejter dalej tam walczy i dlaczego on ma mieć kolejną jeszcze walkę z Rafonixem. Jakby kogo obchodzi ten... Bo uwielbia. Jest jedna rzecz, którą Boxdel uwielbia bardziej, aniżeli wyświetlonkę na YouTubie. To jest promowanie największego ścierwa, jakie tylko może. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś ścierwotuber, jakieś wawrzyniaki czy coś, to Boxdelowi się oczy zamieniają w 5 zł i takie ja pierdolę, kolejne gówno, które jest milion razy gorsze ode mnie, wypromuję to, bo ludzie będą porównywać ze mną i będą... O Jezu, tak! Tak! Ten hater, tak szczerze mówiąc, no, ma to, dziękuję za Prime'a. Przegrał z Mortalciem ostatnio, więc to nie powinno być tak, że Mortalcio teraz walczy. I proszę bardzo. No, chyba, że w sumie biorąc pod uwagę przeszłość hejtera, czyli jak tanio się sprzedawał na filmach Kruszwila i Kamerzysty, to pewnie teraz też się tanio sprzedał, żeby po prostu... Nie, to nie on się sprzedaje, tylko to Wawrzyniak podpisuje umowę. Zgaduję, że jest na umowie. Raczej wątpię, że Wawrzyniak jakiekolwiek swoje pieski spuszcza z umowy teraz, a szczególnie po Kruszwilu. Proszę bardzo, Maćko Way, pozdrawiam. Pobić za jakiś grosz. Czemu kamerzysta nie walczy, bo ich nie stać na niego. Maćko Way wpłacił 5 zł, siema Mandzio. Dzięki, że umilasz mi te zimowe wieczory. Bo ich nie stać na Wawrzyniaka. Wawrzyniak by sobie zaliczył, pewnie sobie zażyczyłby, nie wiem. Czekajcie. Ja myślę, że on by z 500 000, jeżeli nie więcej, by sobie zażyczył pewnie za walkę. Hejter odszedł od Wawrzyniaka, co z tego co kojarzę. Wspaniała kariera. No ładnie, ładnie. Wawrzyniak wisi pieniądze Boxdelowi. Nie, to może dlatego ma Boxdel, wiesz, współpracę z GBS-em. Może ja też dam sobie się okraść przez Wawrzyniaka w jakiś sposób i wtedy też będę współpracował z GBS-em. Wszyscy moi idole mają współpracę z GBS-em. Naprawdę Zabielski się bije na fame ma i to z hejterem, który przegrał przeciwko Mortalciowi. No czemu nie mógł z kim... To uczucie, kiedy Boxdel potrafi zrobić taką galę, że w momencie, kiedy walczy pies Wawrzyniaka, to ja jestem za psem Wawrzyniaka tylko po to, żeby Zabielski nie wygrał. Co to jest za okropny świat? Kimś innym zawalczyć, no ja pierniczę, no bo hejter go tak porządnie nie pobije, tak? A Mortalcio wydaje mi się, że by go pobił porządnie, tak jak na to zasługuje, więc jak już płacicie temu Zabielskiemu, to mógłbyś przynajmniej Mortalcio, naprawdę. Albo na przykład, Amadeusz Ferrari lub do Popka mogliście go dać, o! Ale przeciwko hejterowi, no ja pierniczę. Póki co naprawdę dość, że ta konferencja, to zestawienie walk jakoś mega mnie hajpuje do tej gali niestety, więc sobie poskipujmy. 16 w górę. Dobra, może były. A ty moim zdaniem nie miałeś wtedy 16 osoby. Lat chyba, co? Ale miałem 16, no. Tutaj mamy chyba jedyny prawdziwy konflikt, ale ten prawdziwy konflikt jest nudny, naprawdę nudny. Oni się kłócą od dłuższego czasu w sumie. Problem z rokiem 2021 jest taki, że jesteśmy na etapie rozwoju naszego, że powoli wszyscy wolimy się ze sobą dogadać i po prostu podyskutować i porozmawiać, aniżeli się napierdalać na ringu. To jest troszeczkę problem. Wcześniej było tak, że aż się chciało komuś dać w mordę, a teraz to jest łatwiej po prostu pogadać i nikt nie chce się bić. Ech, biedny Boxdel. Sport bez przyszłości przez to. Przez to, że e-papierosa? W sensie nie sport jako oczywiście MMA, jako fame MMA. Bo fejmy się już wolą dogadywać ze sobą zamiast się bić po prostu. Coś tam jakby nie kumam. No kłótnia o e-papierosa, no. Poza tym ten Kuba Post to jest człowiek, który wybił się na... Ja bym chciał, żeby Fame MMA się zmieniło, że w Fame MMA z panelami dyskusyjnymi, że na ringu stoją dwa takie piedestały, na które stajemy, mamy przygotowane swoje argumenty, mamy przygotowanego swojego dissa na przeciwnika, zaczynamy na samym początku od takiego zaorania typowego filmu z dowodami, co nie, później robimy dissa, a na sam koniec gramy w boks szachy. W boks szachy na sam koniec. Jest oceniane w 4 kategoriach. W kategorii właśnie najlepszych argumentów, najlepszego disa, najlepszego boksu i najlepszej partii szachów. Fame debata.
że miał rasistowskie żarty na swoich filmach. A potem po prostu robił to, co Abstra i kurde Malczyńscy, no i teraz mu kanał umiera i teraz idzie na fame ma. Jakby nic ciekawego i wydaje mi się, że też ten konflikt niby jest prawdziwy, ale jednak skreowany, żeby właśnie na fame ma zawalczyć z obydwu stron. Ja widzę, że ty robisz to wszystko naprawdę. To byłoby zajebiście, bo wtedy Wardęga mógłby zawalczyć z Gargamelem o miano szeryfa polskiego internetu. I to byłoby zajebiste. Nie? Dobrze, no to w takim razie czemu nie napisałeś do mnie po tym, jak ten donate poleciał? Czemu do mnie nie napisałeś, żeby wyjaśnić sprawę, tylko publicznie zacząłeś... Dziękuję, Karolina, pozdrawiam bardzo serdecznie. Chcieliście fame oraz pieniądze za walkę na fame ma, no i tak się to skończyło. Sobyście, o wow, mamy prawdziwy poniekąd konflikt, no to zobaczmy na fame ma. Jakby to jest nudny konflikt, naprawdę to jest nudne. Staram się, ale mnie to interesuje. Ogólnie pas Lil Masti jest zwakowany. Lil Masti nie była aktywna przez rok, więc jako, że są to zasady gdzieś tam przyjęte w standardzie zasad odnośnie mistrzów i tak dalej, brak aktywności przez rok powoduje, że pas jest wakowany i teraz zwycięzca walki Kamisz Kolandia kontra Zusję zawalczy z Martą Linkiewicz, którą chcę serdecznie zaprosić tutaj do nas. Okej. Co to było za wydarcie? Co to było za wydarcie mordy? Powiem wam, czat, jeżeli już osiadło, to przez kilka dni, już po kilku dniach tak naprawdę, że tak powiem, nie tyle co opadły emocje w sprawie dramy Lil Masti kontra Box Deal, a raczej po prostu już trochę wiemy, że to jest i czekamy na kolejny ruch, to generalnie ja tak coraz bardziej dochodzę do wniosku, że po prostu... Dużo wygodniej dla Fame MMA jest posiadać Linkiewicz jako mistrzynię, która pójdzie się bić nawet za 50 tysięcy. Jak powie, że Linkiewicz promuj nasz link, to będzie promować ile się da. A jak Lil Masti się powie, promuj nasz link, to ona powie dobrze, ile aktywacji w social media. Dwa instastory, dobrze, rzucę ci dwa instastory w takim razie. Wydaje mi się, że to jest tego kwestia pod koniec dnia. To jest tak samo bez sensu jak to, że walczy hejter z tym Zabielskim, a powinien Mortalcie, no bo on wygrał. Tak samo, kurde, Linkiewicz przegrała z Lil Masti, więc Lil Masti dalej powinna mieć pas i to ona powinna walczyć. Tym bardziej, że ona wspominała, że chciała podobne pieniądze jak na początku. Tak sobie oglądam tą konferencję i najciekawsza rzecz, którą teraz zauważyłem, to zobacz... Staciek, słyszałem, że Bush ma nowy rekord z Polski, spokojnie. Priorytety. Nie śpieszy nam się nigdzie. Mamy oglądanie do 20. Jeszcze półtorej godziny będziemy sobie kontencik jakiś sprawdzać, oglądać i weryfikować. I dopiero później będziemy lecieć dalej. Idźcie sobie na ręce Boxdela. Uwaga, oglądajcie to. Przyjacielem to ciężko nazwać, bo moim, no bo już tak nie mamy tak kontaktu jak kiedyś. Ale ciekawi mnie to, o co tam chodzi? O kurwa, ekspert. Dziękuję ślicznie. Ja to poczekam na kawkę. Dziękuję ślicznie. W ogóle, jeżeli... Dokładnie, że z dupy zabiera goli. Jeszcze raz? To herbata. Myślałem, że kawka, ale okej. Okay. Dobra, może być herbata. Dzięki. Mikrofon i to było najciekawsze na tej konferencji. Już prawie 3/4 się skończyła tej konferencji, więc czekamy na watachę. Cześć Kizo, Sylwek, Kacper i Popek. Sylwek, ciebie bym się nie spodziewał, nie? Mocne. Znaczy, wiesz, no... Mega się cieszę, nie? Żeby nie było tak, oczywiście. Ale no, Sylwek, ciebie bym się nie spodziewał, ale to jest Mikoks. Takie... No cringe'owe, no, Bogdziel, no co mogę powiedzieć? No cringe! Rozmawialiśmy o tym od... To Mikoks napisał, a zerknę. Bo może mój osąd jest zbyt surowy, bo jestem chory. Daj mi kok, zerknę. Wiemy, mamy kanał unbany na Discordzie. Da fuck. Tutaj jest.
Siema Mandzio, co tam? Czemu nie ma twarzy idola? Sibi Mandzio, co się dzieje? Już. Pierwszej gali. Od pierwszej gali. Tak, tak. Ja miałem być... A jeżeli ktoś chce przeczytać, co napisałem, to zapraszam bardzo serdecznie na discord.gg/mancio. Niestety nie możecie, nie możecie tego przeczytać normalnie. Wtedy przeciwnikiem Daniela Magikala. A... Ja bym się ciebie nie spodziewał, ale gadaliśmy od pierwszej gali. No to... No... Naprawdę brakuje mi tutaj kogoś, kto poprowadzi tą całą konferencję zamiast Boxdela i Goli. No bo oni tam powinni być po prostu na środku i świecić zębami, że są włodarzami i tyle. Tak uważasz, Kasper, że wygrywając walkę z Marcinem Dubielem jesteś przegranym? Warwelk, masz napisane na ekranie. Masz napisane na ekranie. Myślę, że wiele rzeczy mogłem po prostu zrobić inaczej, no, ale co było, to było. Lecimy dalej. Teraz jest... I my z Black Universe. Dziękuję za 7 miesięcy. Nie zauważyłem, że subskrybujesz ponownie, czyli jednak przeszło. To dobrze, że przeszło. Dziękuję ślicznie. Ty, walka z Sylwkiem. Zobaczymy, co będzie. Siema, Karuś, dzień dobry. Tutaj wydaje mi się, że jest ostatnia walka Kaspra Blońskiego, tak szczerze mówiąc, no bo nie daje w ogóle mięsa, tak? Jak były pytania o Team X, to on po prostu mówił, no Sylwek, możemy o tym pogadać poza kamerami, czy coś takiego. A jak tutaj się pyta proste pytanie, czyli czy sądzisz, że przegrałeś pomimo wygranej poprzednią walkę, to zamiast powiedzieć tak albo nie, to no generalnie coś tam wiele błędów popełniłem. No, no spoko. Robię ten research i tak dalej, ty mi zarzucasz... No ale co ty wymagasz? Zabo od niego opinii jakiejkolwiek? Może własnego zdania? Może umiejętności wypowiedzenia dzięki się? Dzięki za umilanie czasu wieczorkiem. Poatencjuję się jeszcze, Mary, że mam wszystkiego urodzinę. Najlepszego. Szczęśliwych urodzin, spełnienia marzeń. Wprost mówisz, że no dużo nieprawdy tam powiedziałem, więc na pewno to cię zabolało, więc myślę, żebyś to pamiętał nawet z takiej perspektywy czasu. Co tam powiedziałem nie tak? To teraz ci powtarzam, że nie pamiętam. W tym momencie ci tego nie przytoczę. Możemy tutaj po konferencji usiąść i porozmawiać o tym. Ale tutaj nie jestem w stanie po prostu ci tego przypomnieć, bo to było dawno temu. Clown emoji. Który na poprzedniej konferencji bronił się, że on po prostu nic nie może mówić, bo umowa i koniec, to teraz się broni tym, że nie pamięta. Nie wiem, no naprawdę, jak oglądam tą konferencję, to Wardęga jakkolwiek to kieruje. Do Popka nie ma żadnych pytań, bo nie ma osoby, która jest przygotowana na pytania do Kiza i Popka. No i w sumie do sobie Wardęga jest solo tam tutaj carry tego konferencji tej. Co mnie smuci, bo ja chciałem pobić nasz rekord, widzowie, żebyśmy wszyscy kupili z pay-per-view Zeba. No i jak my mamy kupować z pay-per-view Zeba, skoro tego pay-per-view może nawet nie będziemy Wardęgą, będzie na tyle interesująca, że opłaca się kupić to pay-per-view z refa Zebo, no ale... Kurde, no więcej takiego mięska potrzebujemy. Bo teraz się czuję, jakbym... To nie lepszym rozwiązaniem dla MMA byłoby wprowadzenie jakichś innych atrakcji oraz innych rzeczy, które by się wydarzyły na gali oprócz tylko 50 walk wieczoru. Wiesz, oni by mogli z tego zrobić jakiś nowy rodzaj eventu, który nie jest podobny do tej reszty eventów, tylko jest czymś swoim własnym. Może wtedy więcej ludzi też by chciałoby kupić pay-per-view, aby tam był premium content cały czas. Jakby był tam na przykład właśnie jakiś roastik. Nawet jakiś koncert internetowy, cokolwiek, co nie? Chodzi mi o to, żeby dodać więcej przeróżnych atrakcji, żeby było Siemka, więcej argumentów za to. Siemka, miałem się poatencjować, ale wiedzę, ze stary jest chory, więc pożyczę tylko zdrówka. Dziękuję, Skutek. Były koncerty, ja wiem, ale że teraz, ale będą ponownie? Ale właśnie mi o to chodzi, że coś więcej niż tylko koncerty. Ja też, w sensie, bo nie wiem, bo teraz na przykład nie zapamiętali niczego. Ja też mówię, okej, okay, dobrze, ja wam przypominam. Moja perspektywa jest następująca. Nie oglądałem nigdy FMMA. Nigdy nie oglądałem FMMA. Nigdy nie interesowałem się FMMA. Pierwsza konferencja FMMA, jaką oglądałem, to oglądałem ją z wami teraz. Zatem jeżeli coś mówię, że coś jest, to mi powiedzcie, że ale coś takiego już jest. Już coś takiego jest, już coś takiego robią. Ja już skończyłem. Był u mamy, no i był na obiedzie i wiadomo, że ma... Warszawski Kos komentuje walki, jest pytanie, były koncerty czy pokazy mody, kiedyś rycerze walczą. Ja wiem, ale właśnie o to mi chodzi, że brakuje takiego naprawdę catchy rzeczy.
było kiedyś studio Xai Paris. Pamiętam to, to było spoko, ta ich loża szyderców, ale kolejne edycje loży szyderców ludzie krytykowali z tego, co widziałem. Mamy obiad, będzie przepyszny, no i jeszcze ten obiad, ale patrzysz, mięsa w ogóle nie ma. No ja jako mięsożerca taki nachalny, no to kurde, no brakuje jednak tego mięsa, jak się je potrawy bez mięsa. No niestety, próbowałem być wegetarianinem, ale trzy dni wytrzymałem. No i po prostu jak oglądam tą konferencję, to się czuję, jakbym jadł dobry obiad, tylko bez mięsa. No i co, obejrzałem resztę, nic ciekawego widzowie, naprawdę nic ciekawego, nic wartego, żeby wam tutaj dać. Mam nadzieję, że kolejna konferencja będzie ciekawsza. Jak będziecie kupować to pay-per-view, żeby oglądać Dengę oraz Kiza, no to wejście z mojego refrinka, bardzo polecam. Zostawcie lajka. 16 tysięcy. Bandzio trapi mnie na sprawa, bo nad punktem trzecim w regulaminie jest kropka i wygląda to niestetycznie. Nie wiem, czy tak ma rental. Ja cię bardzo szanuję, że zwracasz uwagę na takie szczegóły. Totalnie. Totalnie. Napisz to imprezowej lamie i masz moje błogosławieństwo do tego, żeby go o to opierdzielić. Masz moje błogosławieństwo. Ja to szanuję 150%. Jeżeli Zabo zrobi na ciebie diso, to odpowiesz mu ładnie. No będzie trzeba się odezwać i będzie trzeba odpowiedzieć na tego diso. No będzie odpowiedź na diso, oczywiście, że tak. Będzie trzeba kontencik zrobić. Witek podkreślenie love wpłacił 15 zł. Cześć Mandziu, jak ci wieczorek mija? Bardzo dobrze, dziękuję Witek. Ja bym był zdrowszy, byłoby lepiej. Ja bym był zdrowszy, byłoby lepiej. Dobra. Zebo z głowy.